Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Zaczyna się sezon na młode ogóreczki, na warzywa. No i już się chce takich małosolnych rzeczy, pierwszych kiszonek. No i te pierwsze takie zakiszone ogóreczki, czy chociażby warzywa, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale one mają taki wyjątkowy, charakterystyczny, niepowtarzalny smak. Później w sezonie również robimy małosolne kiszonki, małosolne ogórki, ale one już nijak nie smakują tak jak te właśnie pierwsze. No i tutaj dzisiaj pokażę Wam, jak u mnie robi się ogórki małosolne i jak robimy małosolne kiszonki z takich skomponowanych warzyw. One w pierwszej kolejności znikają. No i najlepsze są chyba tak na drugi, trzeci dzień. Chociaż to już zależy kwestia gustu, bo jedni wolą bardziej dokiszone, inni mniej dokiszone. Ja zdecydowanie wolę takie 2-3-dniowe, jak one jeszcze nie są mocno ukiśnięte, a czuć w nich taką właśnie nutkę świeżości, a jednak już są złamane tym smakiem kiszonki. To jest tak samo jak nawet barszcz wigilijny. Możemy go robić cały rok, czy chociażby nawet jajka wielkanocne. Jemy cały rok, ale w ten jeden dzień smakują wyjątkowo. Tak samo i ogóreczki. Jeszcze swoich nie mam. Zakupiłam tutaj w mieście na rynku. No i teraz jeżeli będziecie wybierać ogórki do kiszenia, nie swoje, a kupne, to zwracajcie przede wszystkim uwagę na ich twardość, czy one się wyginają. Jeżeli ogórek będzie się mocno wyginał, no to nie do końca jest zerwany tego dnia w 100% świeży. I taki ogórek, jeżeli kupicie bardziej miękki, czy on zwiotczeje Wam w domu, można namoczyć na godzinkę, dwie, on z powrotem odzyska swoją jędrność, ale właśnie tutaj twardość tego ogórka ma bardzo duże znaczenie. Przy przełamywaniu musi być słychać takie właśnie chrupnięcie, jak było słychać teraz, z tego względu, że on ma 100% jakość świeżości, taki właśnie, który chrupie. I druga sprawa, na którą trzeba zwrócić uwagę, wybierać okazy jak najmniejsze, takie wąskie, z tego względu, że nie będą miały dużego gniazda nasiennego. Tak jak tutaj, zobaczcie, one komorę nasienną mają malutką, te nasiona jeszcze się nie wykształciły i później jak się dobrze je zakisi, to one będą chrupały, będą chrupiące. Ogórki teraz przygotuję i umyję je. Zawsze, czy to do małosolnych, czy do kiszonych, czy do słoików, obcinam obie końcówki. Nie jest to koniecznością, bo wiem, że wiele osób nie obcina i również jadłam nieobcinane, ale zdecydowanie lepiej smakują mi obcinane. Nie lubię tych końcówek. Tutaj był kwiatostan, tu był ogonek, często tutaj jest goryczka i zdecydowanie szybciej one się zakiszają równomiernie, bo jeżeli tutaj nie obetnę tego, to wiecie co, zwróciłam uwagę, że ogórek nie kisi się równomiernie. On będzie ukisał, zakisał tutaj z zewnątrz, a w środku będzie taki jeszcze świeży. A jeżeli obetnie się tutaj te dupki, jak ja to zawsze nazywam, to bardzo ładnie procesy zakiszania będą wchodziły i tutaj na zewnątrz, i do wewnątrz, i on będzie równomiernie się kisił. Taka moja metoda, ale nie jest koniecznością. Obkroję je tutaj, poobcinam je, umyję i widzimy się za chwileczkę. No i umyte ogóreczki. I teraz w czym je zakisić, w czym robić ogórki małosolne? U mnie świętością jest garnek gliniany i tylko garnek gliniany. Nie kisimy w butelkach plastikowych, nie kisimy w słojach szklanych, jeżeli chodzi o małosolne, o takie właśnie pierwsze kiszonki na bieżące zjedzenie.
tylko i wyłącznie garnek gliniany. I jak tylko sięgnę pamięcią, zawsze w domu tych garnków była cała gama, od takiego garnuszka półlitrowego do takich saganów, chyba 10-litrowych wtedy, pamiętam, bo babcia tam kisiła w nich później ogórki na zimę, mama również kapustę upychała w takie gliniane garnki i u nas tylko i wyłącznie w garnkach glinianych robiło się właśnie wszystko, co mało solne i takie te podstawowe kiszonki. Ile ogórków? No tutaj ile sobie zażyczycie, tak żeby zjeść je w miarę szybko, bo one później, im będą dłużej stały, tym będą bardziej zakisały, będą coraz bardziej kwaśne. No jeżeli ktoś takie lubi, dlaczego nie? Można sobie zakisić więcej i później zupkę ogórkową zrobić z takich właśnie przekiszonych, małosolnych ogórków. Jest przepyszna, chociaż u mnie zupę ogórkową to lubię tylko ja, mamusia, tatuś, a Edziu to ma takie zęby jak stąd, ho, 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 nie powiem gdzie. Nie lubi zupy ogórkowej, a o szczawiowej tu już nie wspomnę. No i teraz tutaj warstwowo na spód układam warstwę ogórków. Tutaj Wam pokażę, nie mam kamerzysty. Tak układam sobie te ogórki. Kamerzyści mi zwiali, no i muszę się tutaj zadowolić statywem. Ale też nie jest źle. I teraz koper. Koper najlepszy jest z baldachami, ale tak, żeby te baldachy były już rozkwitnięte, ewentualnie żeby miały już te takie nasionka. Tutaj jest dużo właściwości, dużo walorów smakowych. Owszem, można dawać, jeżeli nie macie takiego, normalny taki koper jeszcze bez tych baldachów, ale on nie ma takiego aromatu. No aromat jest, ale jednak cała esencja, cały bukiet smakowy jest tutaj w tych baldachach. Koperek. Dużo koperku. Koperek tutaj naprawdę nie przedobrzymy z tym. I teraz do tego dodaję listek chrzanu. Chrzanu niedużo, bo to są ogórki małosolne. Chrzan daje się później, jak się kisi na zimę, to już wtedy więcej. Tutaj dajemy dosłownie taki skromny listek i dwa listki wiśniowe z drzewka wiśniowego. Też nie więcej. Liść z wiśni i czy nawet może być liść dębu. One nadają takiej twardości ogórkom. No nie na darmo jest nawet takie powiedzenie, że pod starym dębem twardy orzech zawsze bywa. Także tutaj, jeżeli chcecie mieć twarde ogórki, no to listek dębu bądź właśnie liść wiśni. Drzewka wiśniowe również mają takie właśnie właściwości dające twardość, bardzo dobrze konserwujące. Zresztą nawet drzewo wiśni jest bardzo dobre do wędzenia, drzewka owocowe, a wiśniowe też jest drzewkiem twardym i takim dosyć wartościowym. Listki już trafiły. I teraz zawsze u nas daje się kwiatostan z cebuli. Tutaj ta cypa, jak już wypuszcza, takie to zaczyna się robić kuleczkowate, puszcza te pierwsze nasionka, dodajemy jedną, dwie takie kulki. Bez tej tutaj łodygi samą tą kulkę odrywam i tutaj do tych ogórków wrzucę. Tu jest dosyć spory garnek, więc ja sobie rzucę kulki dwie. I czosnek. Tutaj te kwiatostany również, bez tych ogonów, można dać z ogonami, bo to jednak jest czosnek, ale ja daję również, i gdzieś mi się nóż podział, jest, daję również tutaj same kwiatostany i one po ukiszeniu są przepyszne. Bardzo fajne są jako dodatek do kiszonej kapusty. Jeżeli robimy do obiadu surówkę z kiszonej kapusty, takie kwiatostany pokroić na kawałki, bardzo dobrze się to komponuje. I same, ja na przykład lubię właśnie jak ogórka jem czy coś, taki czosnek. Tutaj tą długość można obciąć, ale też i niekoniecznie. Ja obcinam, bo wolę same te kulki. I tych kwiatostanów daję tutaj wedle uznania. Też nie za dużo, bo ogórki przejmą bardzo smak czosnku, a tutaj nie o to chodzi. Ja daję na
ten garnek tutaj jest, wchodzi kilo, kilo 50 ogórków, to daje takich 5 kwiatostanów i czosnek w ząbku. Tutaj dam ze 3 z tym, że ja jego nie obieram z łupek. Czosnek idzie w całości razem z łupinkami, tylko jest oberwana ta wierzchnia, bo tutaj wiadomo, że to było w ziemi. O, i damy 3 ząbki. Nie są one aż takie duże, ale przełamuję je na pół paznokciem. Nie robię tego nożem z tego względu, że moja babcia zawsze mówiła, że czosnek do rosołu, do zupy, czy chociażby tutaj trzeba przełamać, tylko to nie jest takie łatwe. Moja babcia zawsze przełamywała czosnek ręcznie, ale taki świeży przełamać nie jest łatwo i kiedyś kobiety miały zawsze tutaj u tego kciuka długi paznokieć. Zawsze jak babcia z tym paznokciem chodziła, ja się dziwiłam, po co jej u jednego palca taki długi paznokieć. Dzisiaj już wiem po co. Spróbujcie przełamać taki świeży czosnek, mając krótkiego paznokcia. Nie da się. Trzeba użyć noża. Moja babcia noża nie używała. Dlatego go przepołowić, żeby on wydobył swój aromat. Skórki nie wyrzucam, bo skórka ma najwięcej właściwości, które odda tutaj do kiszonki. No i teraz kolejna warstwa ogóreczków. I jeszcze raz dam koper. Czosnku już tutaj więcej dawać nie będę, bo tutaj już poszła odpowiednia ilość, ale koperku tak, jeszcze sobie dołożę. Lubimy takie ogóreczki, żeby miały wyrazisty smak kopru. Zresztą, no co to są za ogórki, jak nie mają kopru? No chyba, że ktoś lubi, nie? No to już wiadomo, wtedy tego kopru się daje mniej. Ogóreczki małosolne są już przygotowane. I teraz pokażę Wam, jak robimy jeszcze tutaj takie warzywka małosolne do obiadu bądź do takiego podjadania. To jest kompozycja warzyw i tutaj też ogóreczki. Ilość tych warzyw zależy naprawdę od Was. Ja robię sobie zawsze w takim garnku, on tu ma chyba z 1,5 litra, nawet nie wiem dokładnie, tak żeby zjeść później na 1-2 dni, bo lubimy świeże, na bieżąco robione. No i ogóreczki, do tego oczywiście też koper z baldachem, rzodkiewka, ukiszona rzodkiewka jest przepyszna. Ogórki jak przejdą tutaj smakiem rzodkiewki, rzodkiewka ogórkami i tymi innymi, w ogóle te warzywa, wszystkie będą przechodziły swoimi smakami nawzajem. Mają bardzo ciekawy smak. Daję je w całości, nie kroję. Później można sobie je ewentualnie pokroić na mniejsze porcje. Rzodkiewka pod wpływem zakisania będzie traciła ten kolor. Ona będzie się robiła taka coraz jaśniejsza, w końcu zrobi się płowa, a jeżeli postoi długo, około tygodnia, to zrobi się praktycznie taka lekko różowa. Ale najsmaczniejsza jest chyba moim zdaniem na trzeci dzień. No ja lubię takie właśnie warzywa praktycznie na świeżo, na drugi, trzeci dzień. I teraz do tego nie daję już kwiatostanu cebuli, ale dodaję kwiatostan czosnku i też go zjadamy. Ale kwiatostan czosnku, tutaj Wam teraz też pokażę, w fazie już zawiązywania nasionek, bo ten nie jest dla mnie taki chrupiący. Ten jest idealny, bo te nasioneczka, które tutaj już się wiążą, zaraz Wam pokażę, zobaczcie, tutaj już się wiążą nasionka, one są później, jak takie 2-3-dniowe zakiśnięcie przejdzie, są chrupiące, idealne do obiadu i takie właśnie lubię. No jeżeli mi się trafi taki, no to też oczywiście go nie wyrzucę i tutaj tego czosnku daję już zdecydowanie więcej, bo go lubię, bo go lubimy po prostu. I kalafior. Kalafior jest bardzo dobrym tutaj połączeniem, tylko będę go dzielić na malutkie różyczki,
Z tego względu, że lepiej zakiśnie. Taka duża różyczka będzie długo kisnęła, zakisała, a jeżeli podzielimy na mniejsze, kisnąć będzie szybciej. Także ja tutaj sobie dzielę na różyczki mniejsze. No i później też jakoś tak efektowniej na talerzu wyglądają. No i chyba to jest tak naprawdę głównym powodem, że dzielę je na mniejsze. Właśnie to efektowne wyglądanie ich podczas obiadu. I nie trzeba ich później dzielić, nie trzeba się męczyć z krojeniem z nożem. I przekładam to też warstwami. Kopru dosyć sporo, żeby tutaj był ten aromat koperku. Z tym, że tutaj już nie daję liścia chrzanu ani liścia wiśni. Można, ale ja nie dodaję. I też dodaję ząbki czosnku przekrojone na pół, żeby one mi tutaj oddały aromat. I tak do wyczerpania składników moich. Do tego jeszcze kilka plasterków marchewki. Jest lekko zakiśnięta, wyśmienita i kilka ziarenek bobu. Bób, o dziwo, też taki podkiśnięty, jest dosyć smaczny. No oczywiście kwestia gustu. Ja przynajmniej bardzo lubię taki podkiszony lekko bób. I całość tutaj tych warzyw naprawdę przejdzie swoimi smakami i będzie stanowiła ciekawy smak, każdy z osobna. No i teraz zalewa. Tutaj tak naprawdę ile tych warzyw się da, nie ma najmniejszego znaczenia. Znaczenie ma zalewa. Litr wody, takiej nielodowatej, najlepiej żeby była letnia, i na litr wody łyżka soli. Nie taka czubata, wiecie, bo to będzie później za słone, no chyba że lubicie bardziej solone, no to wtedy tej soli więcej. Ja z reguły daję taką no łyżkę soli na litr i to nam wystarcza. To jest idealnie nasz smak. I teraz dokładnie to rozmieszam. Sól oczywiście kłodawska, najlepiej kamienna, bo taka ta zwykła sól, niestety ona nie jest do końca naturalna, ona ma dodatki i tutaj lepiej używać naszą polską kłodawską sól, jest ona naprawdę najlepsza. I teraz zalewam to do pełna, tak żeby to wszystko było przykryte. Trochę mi się rozlało, niezgrabność chyba już moja wychodzi. I teraz na sam koniec, jak wszystko już jest w garnkach glinianych, dodaję ostatni magiczny składnik. Tak robiła Edzia mama, tak robiła moja babcia. Mama jeszcze na początku też, ale później od tego odeszła. Dlaczego? Nie wiem. Ale teraz jest u nas powrót do tego i od kilku lat dodajemy na wierzch przylipkę, dupkę, skipkę, zależy jak kto mówi, u mnie mówi się piętkę chleba żytniego na prawdziwym zakwasie. Chleb zawsze był kiedyś wypiekany w piecach, zakwaszany, był robiony zakwas na ten chleb i mama jak robiła chleb, jak piekła w piecu, to również część później z tego ciasta odbierała, kładła do takiego glinianego garczka i przetrzymywała cały tydzień w lodówce, bo chleb był pieczony raz w tygodniu. I właśnie kromka, piętka takiego chleba trafia na wierzch do ogórków małosolnych. Co to daje? To daje to, że ogórki będą szybciej się zakwaszały i będą zakwaszały się równomiernie i będą smakowały wyjątkowo, taki będą miały fajny posmak. Tutaj do tych warzyw też daje, ale już tylko pół kromki, z tego względu, że garczek jest mniejszy, warzyw jest mniej. I też to wszystko tutaj dociskam
O, dociśnięcie jest bardzo ważne, aby powietrze się do warzyw nie dostawało i żeby ten chleb też był przykryty w wodzie, bo jeżeli on będzie przykryty tylko częściowo, a wierzch będzie wystawał, no to on namoknie, bo on podsionkowo cały zmoknie i może z wierzchu pleśnieć. A tutaj pleśni nie chcemy, ewentualnie może pojawić się taka biała skorupka, ale to jest matka. I tutaj często właśnie są też pytania, w tamtym roku zwłaszcza miałam, że na ogórkach pojawił się taki biały kożuch, że ogórki są już niedobre. One są dobre. O ile tylko są pod spodem, są nienarażone na kontakt z powietrzem, one będą dobre. To można zebrać, wyrzucić bądź zebrać i dodać do kolejnych ogórków. Wtedy będą już szybciej zakisały, bo to jest matka kiszeniowa, która ma w sobie już te bakterie kiszone. Bakterie kiszone, ale nagadałam. Bakterie, które właśnie przyspieszają kiszenie. To by było tyle. Polecam Wam spróbować taką mieszankę warzyw małosolnych i ogórki z piętką chleba żytniego. Naprawdę są smaczne. A na dzień dzisiejszy życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Życzę Wam uśmiechu, radości i takiego zadowolenia z tych małych chwil, nawet z tych pierwszych ogóreczków, chociaż jeszcze nie swoich, ale jeżeli macie pewność, że one chociaż w 90% są dobre, tak jak tutaj te, to kupcie, jedzcie na zdrowie, bo takie nowaliki już powinniśmy jeść jak najwięcej, a wtedy będziemy na pewno zdrowsi, bo nasza flora bakteryjna w jelitach będzie zrównoważona i wielu chorób dzięki temu unikniemy. Do następnego!